po kolejnym meczu, kolejna rozmowa z Damianem Wierzbickim, tak powoli klubowe konto robi się takim, chciałoby się powiedzieć, kanałem prywatnym. No ale czwarta statuetka dla Ciebie. Rozumiem, że dalej kwestia związana ze znajomościami, no ale i dalej z dobrą grą. Nie no, to jest naprawdę dzisiaj bardzo ciężki mecz, wielkie serducho pokazaliśmy, bardzo wielkie brawa dla nas wszystkich, że podnieśliśmy się po potęgim laniu w pierwszym secie, bo nie ma co ukrywać, Awia nas trochę zaskoczyła, zdusiła nas i zagrała fenomenalnie w pierwszym secie. Później również bardzo dobrze graliśmy graliśmy bardzo trudne końcówki, które przechyliliśmy na swoją korzyść, tutaj udowodniliśmy, że jesteśmy tym zespołem naprawdę silnym psychicznie. Mam nadzieję, że takie końcówki będziemy rozstrzygać na swoją korzyść. Troszkę zaniedbania w tym ostatnim secie, może jakieś lekkie rozluźnienie, że to już jest po meczu, ale koniec końców to my wychodzimy zwycięsko. A prywatne osiągnięcia są nieważne. Powiedz, miałeś czarne myśli, jak nagle się okazało, że z piłki meczowej zrobiła się piłka setowa dla Awi? Może jedną czarną myśl miałem, ale raczej starałem się pozytywnie, no w dalszym ciągu wygrywaliśmy. Bardziej miałem tą czarną myśl, że będzie trzeba grać tego tiebreaka nieszczęsnego. No ale tak koniec końców naprawdę pokazaliśmy charakter i wolę walki, wyciągnęliśmy, no z opresji nie ma co gadać, bo no sami się w nie wpakowaliśmy i sami z nich wyszliśmy. To był najtrudniejszy mecz Winner Gwardii w tym sezonie? Zdecydowanie trudniejszy i zdecydowanie najlepsza drużyna, którą do tej pory graliśmy. Myślę, że to drużyna, która będzie się liczyła w tym sezonie, będzie ona w czubie tabeli. I nie jeden zespół jeszcze z nią pewnie się potknie. Chciałoby się powiedzieć, piątek udany, weekend otwarty, a tutaj w niedzielę do Strzelec Opolskich. Taki maraton wytrzymamy fizycznie? Musimy, no, nie ma wyjścia. No, na pewno dużo łatwiej będzie się regenerowało po zwycięstwie, tak? Bo gdybyśmy dzisiaj przegrali albo nawet stracili punkt, no to już tak w głowach by zostało, że coś jest nie tak, ale tak po zwycięstwie to regeneracja przychodzi dużo szybciej i myślę, że w niedzielę znowu pozytywne nastawienie nas poniesie do upragnionego celu, czyli zwycięstwa. No to spuentujmy to tymi statuetkami MVP, tak jak rozpoczęliśmy. Jakieś zabawne SMS-y dostajesz? Już jakieś docinki się zaczynają, że ile spotkań, tyle Wierzba ma statuetek? Trochę tak, ale to spokojnie. Tak jak mówiłem, jeszcze nie jeden z od nas chłopaków zasłuży i dzisiaj również zasłużyliśmy wszyscy naprawdę na tą statuetkę, ona jest znowu dla całej drużyny, bo dzisiaj naprawdę pokazaliśmy serducho i w tych trudnych momentach i dzięki kibicom, którzy dzisiaj po raz ostatni jak na razie przyszli, także no super, super sprawa.